Teraz pokażę, jak można złożyć rózgę. Do wykonania rózgi potrzebujemy 4 kwiaty jednego koloru. Muszą to być musi być jeden kolor, ale mogą być dwa rodzaje kwiatów. Możemy wykorzystać róże płaskie lub róże prawdziwe. I 10 kwiatów drugiego koloru, które będą dookoła zakładane na dany patyk. Ja wykorzystuję sobie taką listewkę centymetr na centymetr lub pół centymetra długości 45 cm. I przystępując do składania rózgi, musimy właśnie wziąć tą sobie daną listewkę. Bierzemy jeden kwiat, czyli tą, ja mam w tym wypadku różę prawdziwą. Przykładam tak, obkręcam sobie dookoła listewki. Do tego również biorę kombinerki, żeby tą obrzytą końcówkę drutu zacisnąć. I teraz mocujemy najpierw pierwsze kwiaty dookoła rózgi, czyli bierzemy sobie różę, przykładamy tak do 10 cm i okręcamy również na tym danym patyku, czy na listewce z jednej strony. Teraz tego samego koloru. Ja zazwyczaj przykładam sobie i odmierzam tak, żeby była równa odległość. Już nie biorę centymetra, tylko na zasadzie przyłożenia do listewki, żeby przymierzyć ten pierwszy kwiat, jak jest umocowany, na jakiej odległości. Teraz w środek zakładamy kolejny kolor, czyli ten inny kolor środkowy, czyli cztery tego koloru i będą tutaj akurat róże płaskie. Później pokażę, jak będzie wyglądała rózga z różami prawdziwymi. I teraz kolejne. Też tak, żeby się mniej więcej tutaj dochodziły do siebie te kwiaty. I tak samo obkręcamy dookoła listewki. Nie biorę patyków takich z gałęzi, dlatego że jak się ścina, one są dosyć jeszcze miękkie. I później jak to wszystko wyschnie, ten patyk w środku, nam wszystko się dookoła kręci. Także najlepiej wykorzystać listewki, które są dostępne w marketach. Gotowe przeciąć na pół, bo z takiej metrowej listewki nam wyjdą nam dwie rózgi. I tak samo przykładamy tutaj, okręcam, zazwyczaj sobie tak okręcam dookoła kwiatu i dookoła listewki. Tak, i kolejny, czyli dookoła 10 będzie. Kolejny w środek. Mogą być rózgi również wykonane z astrów, czyli astry albo dookoła, albo w środku rózgi. I teraz kolejny kwiat dookoła. Tak równolegle zakładamy sobie, mogą być nawet jeden drut na drugi, ale żeby to nie było takie grube przy zwinięciu, to właśnie możemy w ten sposób robić. Teraz kolejny w środek. Zawsze dociśnięcie drutu kombinerkami daje nam tą gwarancję, że te kwiaty nie będą nam się po prostu przesuwały. I ostatni. Czyli 10 kwiat również przykręcam tutaj.
dociskamy i tak mamy wstępnie wykonaną rózgę. Teraz wszystkie kwiaty, które tutaj końcówki nam tak właśnie odstają, smarujemy sobie klejem i wkładamy je tutaj pod ten ostatni rulonik, żeby nam to tak ładnie wyglądało. I teraz jeszcze nie składam tych kwiatów, dlatego że trzeba tą całą listewkę owinąć, więc taki 3 do 4 cm pasek krepy obcinam. Przyklejam go sobie tutaj do tej pierwszej róży. Okręcam najpierw dookoła. Tak. I teraz okręcając, trzymając pasek w ręku krepy, właśnie ten, okręcam sobie rózgę i przeplatam między kwiatami, by to wszystko zostało przykryte i te nasze druty, które tu mamy od kwiatów i jednocześnie listewka. Wiesz, jak kwiatki nam się tutaj zaplątają, trzeba je listki konkretnie, trzeba je wyciągnąć. Tak manewrując właśnie tą rózgą i paskiem krepy, przykrywamy wszystko, co nie powinno być widoczne. I tak do końca. Teraz tak obkręcam, żeby na tej zewnętrznej stronie od spodu przykleić pasek. Obcinamy go. I teraz została nam tutaj taka nierówność, więc tutaj wciskamy klej. Zakrywamy to i już mamy owiniętą. Teraz przystępujemy do formowania, czyli wyginamy sobie każdy przy nasadzie drut, kwiat z jednej i z drugiej strony. I tak mamy wykonaną rózgę. I to jest rózga wykonana z róż płaskich. Tutaj mamy róże płaskie i w środku róże prawdziwe. I tak można właśnie w ten sposób wykonać sobie rózgę pałucką. Ach, mój wianku, mój zieluny, do koluśka, obleciony, talarami, talarami, łapce pany, od matury.